wielokrotnie kobiety i mężczyźni narzekają na to, że mimo tego, że ogromnie się starali w danym związku czy w danej relacji, nawet jeżeli to były pierwsze kilka spotkań, o to, żeby spodobać się drugiej osobie, o to, żeby ta druga osoba miała z nimi jak najlepiej, a mimo wszystko i tak pozostają porzuceni. I oni nie rozumieją, o co chodzi, dlaczego tak się dzieje. I dzisiaj właśnie powiem o czynniku, który jest sprawcą tych wszystkich niepowodzeń. O czynniku bardzo nieintuicyjnym, działającym na pozór wbrew logice, ale kiedy się przyjrzymy temu trochę bliżej, to zobaczysz, że te mechanizmy, które działają w relacjach damsko-męskich, również są bardzo przewidywalne. Na początek jednak wyjaśnię, od czego zależy, czy nowa relacja przetrwa, czy związek dany z daną osobą przetrwa. Przede wszystkim zależy to od 5 podstawowych czynników atrakcyjności, czyli od tego, jak wyglądasz, jaki masz charakter, jakie masz umiejętności komunikacyjne, jaki masz styl życia i w przypadku mężczyzn, jakie masz zasoby, czyli ile masz kasy, jak wysoki jest twój status społeczny. Jeżeli te 5 czynników jest ok, to hop, skakujesz na taki stopień, jesteś zakwalifikowany i tutaj zaczyna się gra. Ale ta gra zaczyna się na poziomie bycia wyzwaniem dla drugiej osoby. To jest najważniejszy czynnik ze wszystkich. I o tym dzisiaj będę mówił. Bycie wyzwaniem dla drugiej osoby i samo uczucie, którym darzysz drugą osobę, to jedna ogromna iluzja, którą na dodatek łatwo można manipulować, łatwo można sterować. Przypomina mi się, jeżeli oczywiście wiesz, jak to robić, przypomina mi się historia mojego klienta, zresztą takich historii było sporo, który zgłosił się do mnie, bo był w związku z dziewczyną i w tym związku to ona zawsze się mocno o niego starała. To ona spełniała każdą jego zachciankę, to ona cały czas mówiła mu, jak bardzo go kocha, a on był zdystansowany. Przez to, że ona nie była żadnym wyzwaniem, jego uczucia wygasły. On zastanawiał się, czy z nią nie zerwać. Chciał z nią zerwać, ale nie wiedział, jak to zrobić. Bał się, że ją skrzywdzi. I tylko dlatego ten związek trwał. Ale w momencie, kiedy ona, mimo tego, że się starała, nie otrzymywała od niego nic w zamian i mimo tego, że bardzo go kochała, powiedziała sobie, okej, koniec, dość tego. Nie będę tak więcej żyła, zrywam z nim. I zerwała. I w momencie, kiedy ich związek się rozpadł, i to ten facet został porzucony, nagle ta dziewczyna stała się dla niego ogromnym wyzwaniem. Nagle stworzyła się przestrzeń i to on chciał za nią gonić, to on chciał za nią pobiec, on chciał, żeby do niego wróciła. Nagle odkrył, że to jest największa miłość w jego życiu. Właśnie tylko przez to, że ona stała się dla niego większym wyzwaniem, jego uczucia odżyły, znowu poszybowały do góry, można tak powiedzieć. I to nie troszeczkę, tylko wystrzeliły jak rakieta. Właśnie taką moc ma bycie wyzwaniem dla drugiej osoby. Aby być wyzwaniem dla drugiej osoby, po prostu musisz pozostać trochę tajemniczy. Musisz budować pewną niepewność odnośnie tego, co czujesz do drugiej osoby. Dlatego nie możesz od razu odsłaniać swoich kart. Jeżeli spotykasz się na jakieś spotkanie, powiedzmy jest to pierwsza randka, to nie umawiaj się od razu na drugą. Daj tej drugiej osobie trochę pozastanawiać się, jakie wrażenie sprawiła. Daj jej poczuć tą niepewność, czy jeszcze się do niej odezwiesz, czy jednak nie spodobała ci się aż na tyle. Jeżeli ta niepewność będzie, to właśnie wtedy będzie budziło się uczucie, bo będziesz wyzwaniem dla tej drugiej osoby. Oczywiście inną niesamowicie ważną rzeczą jest przede wszystkim niepopełnianie karygodnych błędów, czyli nie okazywanie w żaden sposób większego zainteresowania drugiej osobie, czyli nie kupowanie prezentów, kwiaty, jakiekolwiek upominki, czekolady, bombonierki na pierwszych spotkaniach są całkowitą porażką. Wyznawanie zbyt wczesnej miłości, wyznawanie w jakikolwiek sposób tego, że chcesz być z drugą osobą. Robienie zbyt wymagających przysług dla tej drugiej osoby. Obrażanie się o to, że ta druga osoba nie okazuje ci zbyt dużego zainteresowania, podczas gdy ty to zainteresowanie okazujesz. Wystrzegaj się tych wszystkich błędów, bo to miażdży twoją ramy wyzwania i sprawia, że nie jesteś totalnie atrakcyjny. Najważniejszą zasadą jest zasada elastyczności, czyli nie okazujesz tej drugiej osobie więcej zainteresowania niż sam od niej otrzymujesz, a jeżeli otrzymujesz brak zainteresowania albo po prostu jesteś olewany, to też ją olewasz. I tylko dzięki temu ta równowaga uczuć między wami zostaje zachowana, bo jeżeli ktoś okazuje ci brak zainteresowania i się od ciebie odsuwa, a ty się przysuwasz, bo boisz się, że go stracisz, próbujesz go zatrzymać, próbujesz pokazać, jak dobrą osobą jesteś, ta osoba odsuwa się jeszcze bardziej, bo jesteś jeszcze mniejszym wyzwaniem. Ale jeżeli ta osoba się odsuwa,
na przykład nie odpisuje ci na SMS-a, odwołuje spotkanie i tak dalej, i ty też się odsuwasz, bo pozostajesz na przykład w ciszy, nie proponujesz kolejnego spotkania. Ty z kolei w następnej próbie kontaktu też nie odpisujesz na zwykłego, głupiego SMS-a, to ta równowaga jest zachowana i wtedy znowu możecie się do siebie zbliżyć. Zwłaszcza na początku relacji powinieneś zwracać szczególną uwagę na to, żeby nie burzyć tej równowagi zainteresowania między wami. Czyli jeżeli dzwoniłeś do tej dziewczyny czy do tego chłopaka i on nie odebrał, a później nie oddzwonił, to nie odzywasz się do niej tak długo, aż on sam się do ciebie odezwie. Tak samo jest z pisaniem SMS-ów. Nie odpisał ci na SMS-a, to nie piszesz kolejnego, dopóki on sam się do ciebie nie odezwie. Ktoś odwołał spotkanie z jakiejś błahej przyczyny, na które ty tą osobę wcześniej zaprosiłeś, czy zaprosiłaś, to ty nie proponujesz kolejnego, dopóki tamta osoba sama nie wyjdzie z inicjatywą. Robiąc sobie trochę przestrzeni, nawet tydzień przerwy między tymi kontaktami, sprawia, że jesteś wyzwaniem i jesteś dużo atrakcyjniejszy dla tej osoby. Zgodnie z tymi wszystkimi zasadami, które przed chwilą ci opisałem, jeżeli znajdujesz się w sytuacji, kiedy nie jesteś wyzwaniem dla drugiej osoby, kiedy relacja z twoją dziewczyną, czy z chłopakiem, czy nawet z osobą, którą niedawno zaczął się spotykać, jest nie do końca dla ciebie korzystna, widzisz lekki chłód i lekki dystans ze strony tej osoby, z którą się spotykasz, to powinieneś zrobić rzeczy, które sprawią, że będziesz dla niej większym wyzwaniem. Takich rzeczy jest sporo, ale teraz uwaga. Wszystkie te rzeczy, które wymienię, wielu z was nie spodoba się. Dlatego, że te rzeczy pod względem logicznym mogą nawet zdenerwować tę osobę, wobec której będziesz je stosował. One bardzo jej się nie będą podobały, a to dlatego, że głównie polegają na okazaniu braku zainteresowania. Możesz zaufać sobie, albo możesz zaufać mi i sprawdzić, jak to będzie działało. Wybór należy do ciebie. Ta część wideo jest przeznaczona tylko dla ludzi z otwartym umysłem. Wszystkie te rzeczy, o których za chwilę usłyszysz, są w mniejszym albo w większym stopniu oznakami braku zainteresowania. Pokazują, że wymykasz się tej drugiej osobie, że już nie jesteś nią tak zainteresowany, jak jeszcze niedawno byłeś. I tymi rzeczami jest przede wszystkim na samym początku brak jakiegokolwiek kontaktu, po prostu milczenie. Nie odzywasz się do tej osoby przez jakiś czas. Inną rzeczą jest nieodpisywanie na SMS-y. Ktoś do ciebie pisze, najlepiej jeżeli zadał ci jakieś pytanie, a ty milczysz. I wtedy w głowie tej osoby, która do ciebie napisała, pojawia się myśl. Dlaczego nie odpisujesz? Coś ci się stało z komórką? Czy może nie jesteś już zainteresowany? Czy może zapomniałeś sobie o tym? Ktoś do ciebie dzwoni, ale ty nie oddzwaniasz. Albo rozmawiacie i nagle nie jesteś zainteresowany rozmową i pierwszy ją kończysz. Rozmawiasz z daną osobą na fejsie i nagle znikasz. W trakcie rozmowy po prostu wychodzisz sobie gdzieś, wyłączasz fejsa bez pożegnania. Ktoś proponuje ci spotkanie, a ty odmawiasz. Albo zgadzasz się na to spotkanie, a później je przesuwasz z jakiejś błahej przyczyny, mówiąc, że grasz wtedy w piłkę z kolegą, bo właśnie wypadł taki mecz. Albo całkowicie odwołujesz spotkanie. Albo zapominasz o spotkaniu. To wszystko sprawi, że ta druga osoba może się zdenerwować, ale mimo wszystko sprawi też, że będziesz dla tej drugiej osoby dużo większym wyzwaniem. Są jeszcze inne zachowania, które sprawiają, że możesz podnieść swoją ramę wyzwania, ale które nie zawsze warto stosować, tylko czasami. To już zależy od indywidualnych sytuacji. I tymi zachowaniami jest chociażby wrzucanie tej osoby w ramę twojego przyjaciela czy w ramę twojej przyjaciółki. Nazywanie ją właśnie tym mianem. Mówienie, że jesteście kolegami, że spotykacie się czysto koleżeńsko. Pytanie się o radę odnośnie zdobycia jakiejś konkretnej dziewczyny, ale tutaj trzeba, czy chłopaka, ale tutaj trzeba to zrobić w umiejętny sposób, w taki, żeby nie wyszło, że specjalnie próbujesz wzbudzić w niej zazdrość. Próba zeswatania tej osoby, z którą się spotykasz, z twoim znajomym. Pytanie się, czy możesz przekazać twojemu znajomego jej numer telefonu, czy jego numer telefonu. To też czasami może niesamowicie dobrze działać. Możesz podbudowywać swoją ramę wyzwania także podczas spotkania z tą osobą. Jeżeli do tej pory nie okazywało ci zbyt dużo zainteresowania, to możesz ją trochę bardziej olewać podczas spotkania. Pisać SMS-y, pierwszy zakończyć spotkanie, czy rozmawiać przez telefon nawet z kimś, najlepiej jeszcze z jakąś inną dziewczyną, czy z innym chłopakiem.
to jest już dość delikatna sfera, więc musisz to umiejętnie stosować, ale jeżeli zrobisz to dobrze, to może to wyjść na twój duży plus. Ciekawostką, zwłaszcza dla kobiet, jest sam fakt, że bycie wyzwaniem nie dotyczy sfery seksualnej. Wielu osobom wydaje się, że jeżeli z kimś się prześpią, to już totalnie przestali być wyzwaniem. Ale to nie jest prawda. Miałem kiedyś taką sytuację, kiedy spotykałem się z niesamowicie ładną dziewczyną, naprawdę dawno nie spotkałem kogoś tak atrakcyjnego. I uwaga, sama ta dziewczyna zainicjowała pójście po prostu do łóżka i to już na drugim spotkaniu właściwie to było, kiedy zapytała się mnie, czy może u mnie przenocować, bo jest za Lublina i nie chce jej się wracać do domu samochodem po ciemku. Więc powiedziałem, czemu nie? Jak najbardziej mi to odpowiada. I oczywiście stało się to, co powinno się stać. Spotykaliśmy się jeszcze później kilka razy i za każdym razem lądowaliśmy w łóżku. Ale, co ciekawe, ona nie chciała niczego więcej. Nie chciała związku i zawsze to podkreślała, zawsze to mówiła. Mówiła, że boi się, że się w niej zakocham, bo faceci zawsze tak robią, a ona teraz nie szuka żadnego uczucia. I voilà, nagle była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Nagle czułem, że tak naprawdę nie mam jej. Spędzamy razem noc, ale nic więcej, nic z tego. I tak naprawdę ta relacja w ogóle się nie rozwinęła. Ona chciała tylko jednego. Zostałem, brzydko mówiąc, wykorzystany, tak? Nie tylko faceci są tacy źli. Oczywiście nie płaczę jakoś z tego powodu, ale właśnie na tym to polega. Nie jesteś wyzwaniem tylko wtedy, kiedy chcesz z kimś bardzo być. Kiedy z kimś idziesz do łóżka, nadal możesz być dla niego ogromnym wyzwaniem. Nadal możesz być dla niego bardzo atrakcyjny. I to wszystko, jeżeli chodzi o bycie wyzwaniem, ale to zagadnienie jest dużo, dużo szersze, dlatego warto zapoznać się z nim trochę bardziej. Na swoim szkoleniu ostatnim 6 poziomów atrakcyjności poświęciłem blisko 2 godziny na omówienie właśnie tego zagadnienia, gdzie było masę przykładów, masę zastosowań w praktyce, jeszcze więcej narzędzi, które i to tych naprawdę bardziej skomplikowanych, bardziej zaawansowanych, które sprawiają, że w krótkim czasie możesz stać się wyzwaniem dla drugiej osoby, nawet jeżeli już do tej pory popełniłeś sporo błędów. Więc jeżeli chcesz zobaczyć nagrania z tego szkolenia, to zapraszam na stronę jakzdobywać.pl. Tam się ono znajduje. A tymczasem dzięki za uwagę i zobacz, na co jeszcze warto zerknąć.